Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza, dzisiaj mówię o transferach Atletico Madryt, to co wyprawia właśnie Atletico Madryt tutaj w okienku transferowym. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, będę mówił o praktycznie młodym emerycie piłkarskim. No, dosyć ciekawa sytuacja, ale też dziwna sytuacja, a mianowicie w Atletico Madryt doszło do dwóch transferów piłkarzy, dwóch piłkarzy opuszcza ten klub na rzecz Ligi Chińskiej, przenosi się do Ligi Chińskiej. Jeden piłkarz jest to 88 rocznik, więc ma praktycznie 30 lat, nie jest to dziwne, natomiast szokujący tak naprawdę jest jeden transfer, a mianowicie transfer Yannicka Carrasco. Jest to piłkarz, który ma raptem 24 lata i opuszcza Atletico Madryt, przenosi się do Ligi Chińskiej za kwotę około 30 milionów euro, tyle wyniesie jego transfer. Oczywiście klubowi to się opłacało, ponieważ klub pozyskał tego zawodnika za 20 milionów euro, natomiast sytuacja jest tutaj dziwna jakby z punktu widzenia ekspertów, dziennikarzy piłki nożnej, znaczy ekspertów tak piłki w ogóle nożnej, futbolu, z tego względu, że piłkarz, który przechodzi do Ligi Chińskiej, to uznawany jest praktycznie za piłkarza, który przechodzi na piłkarską emeryturę, jedzie tam sobie, żeby pograć praktycznie kilka lat, żeby zarobić na pewno dobre pieniądze, nawet zbyt dużo się nie napracować, a zgarnąć bardzo dobre pieniądze. No jest to szokujące jakby z tego względu, że ten piłkarz jest to 93 rocznik, tak? Piłkarz, który reprezentuje Belgię, który przecież grał w jednej z najmocniejszych, najsilniejszych lig na świecie i teraz opuszcza ją na rzecz Chin. Tutaj może się pojawić, czy też pojawia się tak naprawdę drugie dno całej tej sprawy, a mianowicie mówi się nieoficjalnie o dwóch przyczynach, a więc pierwsza przyczyna była taka, że doszło tutaj do konfliktu z Diego Simeonem, że piłkarz się poróżnił z trenerem i chcąc nie chcąc musiał opuścić klub. Druga kwestia jest taka, że mówi się o tym, że właśnie tutaj biznesmeni z Chin ostatnio zainwestowali pieniądze, pozyskali kilka procent udziału w po prostu Atletico Madryt i dlatego ten transfer był to taki transfer, może nie nie w formie podziękowania, ale taki grzecznościowy, można powiedzieć, tak? Natomiast na pewno z punktu widzenia nas, kibiców wszystkich, no dziwne jest to, że piłkarz, który ma 24 lata, gdzie przypomnę, że najlepszy czas dla piłkarza to jest między 28 a 32 rokiem życia, opuszcza Ligę Hiszpańską, jedzie grać do Chin. Na pewno w Atletico Madryt nie narzekał na zarobki, nawet jeżeli nie był często wystawiany, to na pewno Atletico Madryt dysponuje bardzo dobrymi tutaj pensjami, tak, bardzo płaci bardzo dobre pensje, piłkarze mogą liczyć na to, że mogą się przenieść przede wszystkim do innego klubu, natomiast to, że poszedł do Ligi Chińskiej, no to jest szokujące, tak, szokujące, no chyba nie każdy, żaden piłkarz nie trenuje po to całe życie, bo praktycznie rodzice przyprowadzają, czy opiekunowie przyprowadzają piłkarza w wieku 7-8 lat na treningi, całe życie praktycznie trenuje po to, żeby w wieku 24 lat pojechać do Chin i grać i występować w Chin. Oczywiście ja nie ujmuję nic lidze chińskiej, no tylko wiadomo, że lepiej po prostu byłoby tu, gdyby na przykład do tej Ligi Chińskiej poszedł później, ale być może dostał propozycję nie do odrzucenia. Przypomnę tylko, że takim pierwszym piłkarzem, który dokonał takiej rzeczy, to był Carlos Tevez, który był uznawany za piłkarza, który zarabia najwięcej na świecie, właśnie poszedł do Ligi Chińskiej. On mówił, że no i wrócił, był tam chyba przez rok czy przez dwa lata, potem wrócił. Mówił, że się tam kompletnie bawił, tak, przez pierwsze pół roku wychodził, że pieniądze były świetne, świetne było otoczenie, wszystkie warunki, powiedział. Natomiast powiedział tak, zupełnie nie wiem, co tam robiłem, co robię w tym klubie, co robię w tym miejscu na świecie, jeśli chodzi o piłkę. No ale później wrócił do Brazylii. Teraz podobna sytuacja właśnie będzie z Yannickiem Carrasco, piłkarzem. Drugi transfer to także jest transfer, który z Atletico Madryt, a mianowicie Nicolas Gaetan opuszcza ten klub na rzecz także klubu chińskiego. Tutaj jest trochę inna sytuacja z tego względu, że ten piłkarz jest 88 rocznik, czyli ma praktycznie 30 lat, więc nie ma co tutaj się dziwić, że rzeczywiście po prostu piłkarz ten opuszcza ten klub na rzecz Chin, bo tam może jeszcze zarobić lepsze pieniądze pewnie niż w Atletico Madryt. Natomiast jest to drugi klub, który jest to drugi piłkarz, który opuszcza klub, a tym samym osłabia, można powiedzieć, że klub. No zobaczymy,
Diego Simeone to na pewno jest też taki człowiek, taki trener, który nie robi tutaj transferów, czy też nie sprzedaje piłkarzy bez przypadku, tak, wszystko jest zaplanowane. Zobaczymy, jaką ma tu filozofię, jaki ma też pomysł. Wiadomo, że musi się w tej lidze hiszpańskiej konkurować praktycznie z najmocniejszym konkurentem, a więc Realem Madryt, tam jest ogromne obciążenie, więc te transfery też są po prostu pewnie z jego strony przemyślane. No wyobraźcie sobie być trenerem tak naprawdę w cieniu tego, trenerem Atletico Madryt, w cieniu tego wielkiego Realu Madryt, gdzie wszystkie światła są skupione są praktycznie na Realu Madryt, tak, na piłkarzach, na trenerach, na działaczach związanych z Realem Madryt. Nie jest to prosta sprawa. Natomiast, tak powiedziałem, no jest dziwna sprawa, że ten pierwszy piłkarz w wieku 24 lat praktycznie przeszedł już na piłkarską emeryturę. No, dziwna sprawa. Oczywiście jego wybór, każdy ma prawo, być może ma jakąś kontuzję ukrytą, dlatego pojechał tam zarobić jeszcze lepsze pieniądze. Być może tak, być może nie. Natomiast na pewno jest to dziwna sprawa. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Przypomnę tylko, że na przykład tutaj z naszej polskiej ligi, a także Kadrowicz, który występuje w reprezentacji Polski, był to Krzysztof Mączyński, czy jest to Krzysztof Mączyński, który także pojechał na rok czy na dwa lata do Chin, bardzo sobie chwalił. Pamiętam swego czasu tutaj Mateusz Borek oraz tutaj Kołtoń, tak, dziwili się w Cafe Football, że Krzysztof Mączyński, jakiś piłkarz, który gdzieś tam występuje w Chinach, no bo nie mogliśmy też na dobrą sprawę go monitorować, nie było jakiejś transmisji, wiadomo, że to by było skomplikowane, tak, też ten język, jeśli chodzi o transmisję, tutaj nawet w Europie to mamy tutaj transmisję w języku angielskim, tak, czy chociażby niemieckim, no to jesteśmy w jakiś sposób tam zrozumieć, natomiast wszyscy się dziwili, kim jest tak naprawdę ten Krzysztof Mączyński, no potem wrócił do Polski, występował, tak, w Wiśle Kraków, występował w Legii Warszawa, dzisiaj mówi się, że jest jednym z podstawowych zawodników tej reprezentacji Polski, więc ta Liga Chińska oczywiście nie jest jakaś zła, nie ma co demonizować, natomiast pytanie jest, czy to zawsze jest po prostu dobry kierunek, no z Atletico Madryt pójść do Ligi Chińskiej, na pewno tutaj, jeżeli Krzysztof Mączyński poszedł do Ligi Chińskiej, zarabia tam bardzo dobre pieniądze, już nie pamiętam dokładnie ile to było, ale to by było bodajże około $1 milionów, tak, rocznie taki był kontrakt, mówi, że bardzo fajnie się z nim po prostu wszyscy obchodzili, że podziękowali mu później, jak on zakończył tą współpracę, tak, czy podziękowali mu, wszystko zapłacili, bardzo mili, grzeczni, sympatyczni, także kto co woli na dobrą sprawę, natomiast wiadomo, że najsilniejsza ta piłka nożna jest w Europie, tak, te ligi europejskie, bez względu czy to jest liga angielska, niemiecka, czy tutaj hiszpańska, no jednak najmocniejsze te ligi to są ligi europejskie. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy według was to jest dobry kierunek właśnie, żeby piłkarze mieli opuszczać ligi na rzecz chleba. Coraz więcej widać tych piłkarzy. No, oczywiście Liga Chińska chce się w ten sposób wypromować, tak jak powiedziałem, Atletico Madryt nakupiło tam kilka procent akcji tutaj, znaczy Chińczycy, czy przedsiębiorcy z Chin kupili kilka procent akcji, tutaj kupili akcję Atletico Madryt, być może to była forma podziękowania, czy grzyszczenia ze strony władz Atletico Madryt. Natomiast niewątpliwie wiadomo, że Liga Chińska chce jak najbardziej tutaj pozyskać najwięcej gwiazd Europy, chce też wypromować tą Ligę Chińską. No, pytanie jest, no, Liga Chińska być może będzie popularna u nich w kraju, tak, czy można powiedzieć prawie, że w mocarstwie, bo to jest ogromny kraj. Natomiast pytanie jest, czy Europejczycy będą śledzić Ligę Chińską? No to jest taki znak zapytania, tak? Jest to taki znak zapytania, jaki to jest cel, czy to jest cel wypromowania Ligi Chińskiej na cały świat, żeby wszyscy oglądali na całym świecie, czy to jest po prostu kwestia tego, żeby wypromować Ligę Chińską w Chinach, tak żeby Chińczycy przykuli większą uwagę tutaj, jeśli chodzi o piłkarzy po prostu, piłkę nożną. No, przepraszam, na pewno piłkarze, którzy jadą do Chin, to świetnie się tam bawią, tak, w piłkę, świetnie zarabiają pieniądze, natomiast dla wielu tych piłkarzy przecież to nie jest wyzwanie, tak, zwłaszcza dla piłkarzy, którzy są z Brazylii, praktycznie tutaj możemy powiedzieć, że świątyni futbolu, gdzie rodzi się najwięcej tych gwiazd, którzy później świetnie występują na boiskach, no to też jest taka kwestia, no pieniądz czy też umiejętności, tak? Wiadomo, że każdy piłkarz prędzej czy później zakończy karierę, potrzebuje te pieniądze później na resztę życia, na rodzinę i tak dalej. Natomiast niektórzy piłkarze i tak bardzo dobrze zarabiają i jeszcze mimo tego się przenoszą się po prostu tutaj do Ligi Chińskiej, żeby jeszcze więcej pieniędzy zarobić. No jest to dziwna sprawa, no jest to dla mnie dziwna sprawa.
bo jednak no, nie wiem, co by się musiało stać, żeby Liga Chińska miała konkurować z Ligą Europejską, jakąkolwiek, tak? Jednak z Ligą Europejską. Zobaczcie sobie na przykład, co się dzieje, tak? Piłkarze, chociażby Messi z Argentyny, Neymar, piłkarz z Brazylii, wszyscy ci piłkarze przyjeżdżają z całego świata do Europy, to tutaj są najmocniejsze, najsilniejsze ligi. Zobaczmy, co się dzieje na przykład w lidze angielskiej, gdzie ściągnięty został Pep Guardiola, ściągnięty został Jurgen Klopp, gdzie został ściągnięty José Mourinho, czyli po prostu to są trenerzy, którzy wcześniej występowali w Europie, znaczy w Europie po prostu, w Hiszpanii, w Niemczech, czyli nawet ten punkt ciężkości przerzucił się praktycznie z tych krajów europejskich na Ligę Angielską, tak? Teraz tu się wiele wskazuje. Zresztą też jakby tutaj patrzeć na szacunkowe dane, to Liga Angielska jest najlepiej opłacana, gdy się to porówna na Transfermarkt, Ligę Angielską, Bundesligę, Ligę Hiszpańską, to najbardziej, najwięcej pieniędzy tak zarabia się i też najbardziej wartościowa jest Liga Angielska, tak? Liga Angielska, przynajmniej na dzień dzisiejszy, kiedy to nagrywam. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.